września. Zaczynamy program Gościniec. Przed mikrofonem Karol Krzeszowiec, a naprzeciwko mnie bardzo ładna, młoda dziewczyna Martyna Duszka. Dzień dobry, Martyno. Dzień dobry, hej. Martyno, żeby tak na razie troszeczkę rozbudzić jakąś ciekawość, kim ty jesteś i niech się może nasi słuchacze spróbują domyślić, dlaczego pojawiłaś się w gościńcu Radia Września. Skąd pochodzisz? Jestem Martyna Duszka, pochodzę z Grabowa Królewskiego. Uczęszczam właśnie do szkoły na ZSP we Wrześni, na ulicy Wojska Polskiego. No a twoje hobby to, przynajmniej na razie hobby, a być może też i przyszła kariera, to? No, to jest tylko i wyłącznie muzyka. Muzyka jest ona właśnie tylko i wyłącznie od dzieciństwa. Myślę, że teraz już państwo mogło się coś rozjaśnić w głowie. Jeśli nie, to polecam zajrzeć na YouTube'a i wpisać sobie Maki albo po prostu Martyna Duszka. Tam można odnaleźć trzy utwory Martyny. Naiwna miłość, Odnajdę cię i Nie jesteś sam. Ten Nie jesteś sam to jest najnowszy utwór. Tak, dokładnie. Ma już ponad tydzień, można powiedzieć. Ma ponad tydzień i prawie 5000 wyświetleń. Dokładnie, jestem pod wrażeniem wielkim. Chyba jesteś miło zaskoczona. Oczywiście, jak najbardziej. Nie spodziewałam się, żeby w tak krótkim czasie tyle wyświetleń nabić. A skąd, powiedz mi, inspiracja, skąd bierzesz inspirację do tych utworów? Inspiracje. Sama, można powiedzieć, no wymyślam te utwory i jak tylko znajdę jakiś podkład, który naprawdę wzbudzi moje zainteresowanie i mi się spodoba, od razu myślę nad tekstem, który by mógł tam być i skupiam się tylko na życiowych tekstach, żeby jak najlepiej trafić do odbiorcy. Pierwszy utwór taki dość smutny ten, prawda? Naiwna miłość. O trochę skrzywdzonej dziewczynie. Dokładnie. Wylałam akurat tam swoje emocje na kartkę. Rozumiem. To pomaga, takie wylewanie pomaga. Tych emocji? Przynajmniej mi naprawdę pomaga. I bardzo lubię wracać do tego utworu, gdy jest mi ciężko, jest mi smutno. Tak samo jak do tego teraz, nowego utworu. Dobrze. A inspiracje już wiemy. Piszesz tekst. A co z muzyką? Muzykę przeważnie, jak do tej pory, mam na licencjach. Poszukanych właśnie w internecie. Na licencjach takich, gdzie kupuję, oczywiście nie zarabiam na nich, to tylko licencja, ale myślę właśnie w przyszłości, gdy to może wszystko się troszkę rozwinie, nad swoimi właśnie producenckimi. Szukamy w takim razie zdolnego młodego kompozytora, który dokładnie. Martynę będzie chciał wspomóc. Dokładnie tak. No dobra, a jak to się zaczęło, że wpadłeś na taki pomysł, od jutra zajmę się muzyką, to tak było, czy to gdzieś w tobie dojrzewało? Dojrzewało to we mnie. Tak jak wspominałam, muzyka jest we mnie od dzieciństwa, ale właśnie od tamtego roku, można powiedzieć, od wakacji. Dużo właśnie oglądałam swoich znajomych, chociaż oni bardziej idą w rap, w hip-hop. Dużo się na nich napatrzyłam, na to jak tworzą, skąd biorą właśnie te wszystkie bity. I stwierdziłam, coś nowego zrobię w te wakacje i może akurat zacznę pisać swoje teksty. Zaczęłam pisać właśnie swoje teksty. W sumie o byle czym najpierw zaczęłam, o wakacjach, o tym co robię i przegrywałam sobie najpierw na gitarze. Czyli grasz na jakimś instrumencie? Grałam na gitarze, tak. Grałam właśnie 3 lata w Kołaczkowie właśnie na ognisku muzycznym i tak sobie właśnie komponowałam muzykę do tych utworów. No i wiadomo, wakacje się skończyły i zaczęła się nauka, czasu coraz mniej było, dlatego te wszystkie moje teksty oczywiście schowałam. I w międzyczasie, w wolnych chwilach sobie nuciłam i szukałam bitów. Właśnie kilka bitów mi się naprawdę spodobało i można powiedzieć, że odkopałam te swoje teksty z szuflady i stwierdziłam, że nie, jednak coś z tym zrobię. To rok trwało taki niecały, odkąd schowałaś teksty do szuflady i znalazłaś muzykę, która można zaczęła powiedzieć, tobie pasować? Zaczęłam od Naiwnej miłości, można powiedzieć, gdy odkopałam te teksty. Skomponowałam właśnie ten beat razem ze swoim tekstem i stwierdziłam, że może się wybiorę do studia. I to właśnie zaczęło się wszystko od października. Października tamtego roku. 2019. Już się sam pogubiłem, bo jesteśmy przy końcówce. Dokładnie, tak, 2019. Dokładnie tak. No i właśnie zaczęłam wymyślać nad tym, gdzie by ten utwór skomponować. No i właśnie dostałam z polecenia studio w Poznaniu, także i tam się udałam, nagrałam utwór, co się bardzo stresowałam, ale super przeżycie. I gdy już ten utwór był skomponowany, był w całości, zaczęłam myśleć, może tak bardziej profesjonalnie podejść do sprawy i skomponować jakiś film do tego. I puścić coś profesjonalnego na YouTube'a. Bo mój YouTube wtedy się tylko składał z coverów.
Oczywiście, no tam teraz już nikt ich nie znajdzie, bo są prywatnie zrobione. No właśnie, biednie wygląda, ale rozumiem, że po to wyczyściłaś, żeby była tam już tylko twoja twórczość. Oczywiście, tylko i wyłącznie moja twórczość, a covery czy tym podobne znajdą państwo na fanpage'u mojej Maki. Okej, okay. Skoro najpierw pojawiły się covery, to w jakim wieku zaczęłaś nagrywać te covery? Czy nagrywałaś w domu, czy też korzystałaś z uprzejmości kogoś, kto dysponuje jakimś innym sprzętem? Grałaś na gitarze? Samodzielnie robiłaś sobie do tego muzykę? Znaczy się, wcześniej nie znałam takich osób, co by posiadały taki bardziej profesjonalny sprzęt. To wszystko właśnie wyszło z czasem. Nagrywałam tylko i wyłącznie u siebie w domu przez, można powiedzieć, telefon. Filmiki przez telefon wrzucałam na YouTube'a. Najwięcej moich wyświetleń to było 1500 pod filmem, bodajże mama ostrzegała. Mhm. Bardzo ludziom przypadł do gustu. Skoczny utwór, bardzo. No ale pobiłaś to wielokrotnie, bo choćby Naiwna Miłość to prawie 30 tysięcy wyświetleń. Dokładnie na YouTubie. Ten utwór, który wypuściłaś niedawno, Nie jesteś sam, już prawie 5 tysięcy, tydzień funkcjonuje na YouTubie. Po naszej audycji będzie 50 tysięcy na pewno. A jakie masz plany dalsze? Coś masz w głowie? Jakiś kolejny utwór, którym będziesz chciała nas albo przytrzymać, albo zaskoczyć czymś na przykład? Oczywiście mam w zanadrzu kilka następnych utworów, razem już z bitami. Myślę tylko właśnie, kiedy to wydać i co najpierw wydać. Co by miało być zawarte w teledysku, ale nie ograniczam się tylko co do popu, bo chciałabym oczywiście odbiorców zaskoczyć. Ale za dużo nie chcę zdradzać na ten moment. Domyślam się, że jeśli klip, to w obecnej sytuacji w maseczkach wszyscy. No postaramy się, żeby nie. Szanowni Państwo, no to proszę bardzo. A jeszcze jedno ostatnie pytanie. Czy ten lockdown ostatni to podziałał dla ciebie, na ciebie tak trochę bardziej twórczo? To przymusowe siedzenie w domu, że coś wymyśliłaś, wpadłaś na coś nowego, czy to jednak dołowało? Powiem szczerze, próbowałam, ale naprawdę dołowało i też nauka mnie strasznie dołowała, więc byłam strasznie przygnębiona i skupiałam się tylko nad tym ostatnim utworem. I jak widać, i mam nadzieję, że będą Państwo mogli posłuchać, zresztą tuż po naszej audycji ten utwór pokaże się na naszej antenie, efekty tego są całkiem niezłe. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem była młoda artystka Martyna Duszka z Grabowa Królewskiego, zaledwie 18-latka, uczennica ZSP we Wrześni. Martyna, wszystkiego najlepszego na tej Twojej, no, mam nadzieję, ścieżce muzycznej, takiej bardzo jasnej, takiej bardzo spełnionej. Bardzo dziękuję. 93,7 Radio Wrześni. Najlepsze, polokalne.